Witam, witam na moim kanale na YouTubie. Seria Moje Wiersze, odcinek 16. Wiersz, który chcę Wam dzisiaj zaprezentować, pochodzi z początkowego okresu mojej twórczości, jak dumnie to brzmi. Jest to wiersz w kolejności 12. Ma takie silne umocowanie w rzeczywistości. ale Co ważne, jest jakby co ważne z mojej perspektywy dnia dzisiejszego. Kiedy go zostawiam z ówczesnymi, innymi wierszami, on jest bardzo pozytywny, a gdybym tak po prostu dziś popatrzył na niego od tak, jakbym nie patrzył na inne wiersze, jest neutralny. Ale każdy ma taki jakby stan pomiędzy. Zapraszam. Poranne rozmyślania. Każdego dnia mijam te same cienie, a światło rozświetla mi poranek. Ciepłe cząsteczki słonecznego wiatru, owiewają moją twarz z nadzieją, a ja tęsknię za bezkresem nocnego nieba, świetlistymi szlakami meteorów, cudownych warkoczy lodowych komet. Przesuwający się marker księżycowego świata, mój wzrok na dłużej przykuwa. Migoczące punkciki gwiazdami, zwanymi, tak blisko Boga nastawiają. Jak łatwo, w nocnej samotni, słowa do niego z nadzieją kierować. Nadzieją chęci odpowiedzi, usłyszenia. Te szepty przez mgłę niesione, Sumienia nasze uspokajając lub pobudzając, Szept wiatru w koronach drzew, Cienie leśnych żywotów na granicy mroku, Spokojna tafla jeziora, gwiazd pełna, Życia nasze nam spowalnia, jak strumień swój bieg na zakolu, przez chwilę rozbłysk odpowiedzi w duszach naszych rozświetla nas, by jednak zgasnąć wnet tak nagle. Szczęśliwi ci, co rozbłysk ten w świecy swojego życia przedłużają. Napisane przy muzyce z filmu Katedra. Daty nie mam, więc domniemuję, a znaczy, mam możliwości sprawdzenia, bo czytając ten wiersz, tak naprawdę, po pierwsze, wydaje się, że te poranne rozmyślania to troszeczkę, a może nie. Poranne rozmyślania stąd, że te wszystkie refleksje przeszły nad ranem. Stąd poranne rozmyślania. Natomiast jakże dużo w tym wierszu dzieje się nocą. Konkretnie na jednym z obozów harcerskich, kiedy miałem tę ogromną przyjemność posiadania tych chwil, Samotności, właśnie w nocy, nad, nad jeziorem, na brzegu bądź na pomoście, kiedy ta pełna rewia gwiazd, ten nieboskłon skąpany w niebie, gdzie widać tę mleczną drogę. Jako astronom, astronom jako hobbysta kiedyś uwielbiałem i nadal uwielbiam, bo dla mnie nocne niebo, pełne gwiazd, Czasami można zobaczyć jeszcze jakąś planetę. Mam teleskop do 700-krotnego powiększenia, stąd ten wędrujący marker. Bo kiedy ustawię ten teleskop na maksymalne powiększenie, nie nadążam z mikrośrubami, mikrośrubami, żeby przesuwać ten teleskop razem z księżycem tak szybko. Przy takim powiększeniu on się przesuwa, i marker ten cień, ta granica między cieniem a oświetloną częścią księżyca piękne. Piękne widoki, piękna możliwość gry wyobraźni. I te wszystkie książki science fiction, które dzieją się gdzieś na Księżycu. Super. Komety widziałem. Nawet dwie w swoim życiu. Też niezapomniane dla mnie obrazy, że tak powiem. Pobudzające oczywiście wyobraźnię. Obóz Harcerski, las stąd, krony drzew, ten szum, te... Ne żywoty na granicy mroku. No cudowne, naprawdę uwielbiam właśnie taką atmosferę. Również ciszy. No, co człowiek robi, instruktor, podczas obozu nocą? Pilnuje, strzeże, rozmyśla, analizuje, odpoczywa, ładuje akumulatory, wędrując właśnie w takiej samotności. No cóż, każdy albo wierzy, albo nie. W sumie pewnie każdy w coś wierzy, każdy ma jakieś wartości, więc dla mnie to też są takie chwile osobistej rozmowy w mojej wierze i to też dla mnie jest ważne, że tak powiem. Mam zdjęcia z tego obozu. Mógłbym je tutaj gdzieś, gdzieś wstawić, ale po pierwsze musiałem je odszukać. No to nie było 5 lat temu, to było już kawał czasu temu i troszeczkę mi to zajmie. Życzę wszystkim, żeby były właśnie takie chwile w samotności. Nie po to, żeby zostać w tej samotności, nie po to, żeby być osamotnionym, ale żeby móc przeżywać taką samotność. Po pierwsze, dzięki temu wiemy, jak to jest, kiedy jest z innymi. Podobno jest tak z psychologicznego i fizjologicznego funkcjonowania naszego organizmu, że potrzebujemy ciszy i spokoju, po to, żeby nasz mózg mógł się zregenerować, odpocząć od współczesnego natłoku Niesłychanej ilości informacji, jaka nas codziennie bombarduje wręcz ze smartfonu, komputera, ekranu, telewizora, radia, w rozmowach. To naprawdę, dlatego ja też z taką pewną radością, emocjami mówię właśnie o, o, tej, o tych chwilach, bo to naprawdę piękna krzyża. Do tego dołoży się to bezkresne niebo. Dla mnie książki science fiction, szczególnie takiej. Tak jak no potrafi napisać dzisiaj jeszcze Marcin Ciszewski po, po, poważne, dla mnie klasyczne science fiction, to naprawdę ja to uwielbiałem. To był taki swoisty dla mnie ucieczka książki, mega dużo książek przeczytanych, to była taka ucieczka. I science fiction, kiedy byłem na działce, kiedy mogłem sobie leżeć, czy w leżaku, czy po prostu od tak patrząc, to rozgwieżdżone niebo i mieć ten czas, na grę wyobraźni. I to jest było naj, najprzedniejsze, najpiękniejsze chwile podówczas. Jeżeli ten wiersz Wam się spodobał, to oczywiście proszę łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji mojego kanału. Te łapki w górę bardzo motywują. Subskrypcje też bardzo, bardzo, bardzo motywują. Ale to, co jest dla mnie ważne, i też bardzo na to liczę na dyskusję i rozmyślania pod wierszem. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Heja.